Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję znakomitych słuchawek HyperX Cloud. Słuchawki takie kosztują jakieś 369 zł, przynajmniej w wersji tej, którą mam tutaj, czyli w wersji white. Wersję czarną, tą, która wyszła pierwsza, możecie kupić już za niecałe 300 zł. Zapraszam do oglądania. Tak więc, moi drodzy, słuchawki te mogą Wam przypominać konstrukcję firmy QPAD, ponieważ jest to praktycznie taki sam model i firma QPAD i firma Kingston w swoich HyperX-ach korzysta z zawieszenia z licencji wykupionej od jeszcze innej firmy. Dlatego jeśli ktoś z Was miał kiedyś do czynienia z QPADami, to jest ta sama wygoda, ten sam komfort. Słuchawki te, pomimo swojej dość wysokiej wagi wynoszącej 290 g bez kabla, są naprawdę bardzo wygodne. Można w nich siedzieć dobrych kilka godzin, nie czując tych słuchawek na głowie. Jest to oczywiście zasługa jakości wykonania i użytych materiałów, ale o tym będzie za chwilkę. Jeśli chodzi o parametry, te słuchawki posiadają bardzo szerokie pasmo od 15 Hz aż do 25 kHz. Dynamika tutaj wynosi 98 dB, maksymalna moc wyjściowa 150 mW i mamy tutaj 60-ohmową oporność. We wnętrzu kryją się ogromne 53 mm przetworniki, które zapewniają jakość dźwięku Hi-Fi, czyli po prostu nie są to tylko słuchawki dla graczy, ale tak naprawdę słuchawki uniwersalne, dające się świetnie do słuchania każdego rodzaju muzyki. Przetestowałem to i mogę to Wam potwierdzić. O dźwięku będzie więcej w sekcji dźwiękowej, ale naprawdę te słuchawki poradziły sobie z każdym rodzajem muzyki. Spokojnie możecie używać je do gier i nie tylko. Słuchawki co prawda nie posiadają żadnego oprogramowania, dają nam tylko dźwięk stereo, ale moim zdaniem to w zupełności wystarcza. Więc, moi drodzy, przyjrzyjmy się im teraz bliżej. Jak widzicie, pałąk mamy dość gruby, bardzo elastyczny. Mamy tutaj wyszyte logo HyperX-a. Zwróćcie uwagę, wyszyte. W bardzo niewielu słuchawkach spotkałem się z czymś takim. Wygląda to po prostu świetnie. Poza tym sam pałąk mamy obszyty taką grubą nicią. Te szwy również wyglądają po prostu genialnie. Gąbkę od środka mamy bardzo miękką, obitą skórą. Jak też zauważycie, mamy tutaj aluminium. Aluminiowe, porządne, solidne prowadnice, które nam na pewno nie pękną. Słuchawki rozregulować możemy do bardzo dużych rozmiarów. Jak widzicie, mam tutaj zabezpieczone oplotem kabelki idące do muszli. Cały ten uchwyt muszli mamy z porządnego aluminium i także mamy aluminiowe wstawki tutaj ze szatkowanego aluminium. Natomiast plastik tych muszli jest naprawdę bardzo solidny. I najlepsza część wnętrza nauszników. Są naprawdę duże, zakrywają bez problemu całe ucho. Tu mamy jeszcze gąbkę, tutaj nam układ zamknięty. Same słuchawki, jak producent deklaruje, wygłuszają o jakieś 20 dB hałasy świata zewnętrznego, przez to, że bardzo dobrze przebiegają do naszych uszu i po prostu izolują nas pasywnie. Tutaj mamy, moi drodzy, Memory Foam, czyli gąbkę, która zawsze wraca do swojej wyjściowej objętości, dzięki czemu te słuchawki nie powinny nam się nigdy ubić. Tej gąbeczki jest dużo, jest bardzo miękka, jak widzicie. I obite to mamy najwyższej jakości skórą. Naprawdę komfort w tych słuchawkach to jest rzecz niecodzienna. Kabelek mamy w oplocie, a raczej kilka kabelków, za chwilkę je zobaczycie, ponieważ te słuchawki mają bardzo bogate akcesoria. Ten podstawowy kabel jest krótki, to jest około metra, zakończony jest on 2 pozłacanymi wtykami mini jack 3,5 mm. Jeden oczywiście do samych słuchawek, drugi do mikrofonu, ponieważ te słuchawki też mają mikrofon. Zobaczcie, tutaj jest zaślepka. I wielu z Was ucieszy zapewne, że ten mikrofon jest odłączany, czyli jak nie korzystamy, po prostu nie będzie nam przeszkadzał. Tak więc przede wszystkim dostajemy bardzo fajną torbę, w której możemy przewieźć nasze słuchawki i wszystkie akcesoria. Torba jest naprawdę wysokiej jakości. Ja już Wam pokazuję, co mamy jeszcze w zestawie. Pierwsza rzecz jest to przedłużenie kabla naszych słuchawek, tego podstawowego, o kolejny metr, a dodatkowo to przedłużenie ma w sobie takiego fajnego pilota. Czyli uzyskujemy możliwość regulowania głośności potencjometrem, a także z tej strony jest włącznik, wyłącznik mikrofonu. Wykonane jest to bardzo dobrze i naprawdę bardzo mi się podoba. Kolejna rzecz, uwaga, nie musimy już wybierać, czy chcemy mieć słuchawki ze skórzanymi obiciami, czy z welurowymi. Tutaj mamy też welurki i możemy je sobie podmienić. Tak więc bardzo fajnie. Ja akurat wolę skórę, więc tych nie korzystałem za często, ale bardzo fajnie, że są. Ponieważ na przykład jeśli jedne nam się kiedyś zniszczą, to możemy sobie wymienić na drugie i przedłużyć tym samym żywotność słuchawek. Później mamy już kabel nieopleciony, ale przedłużający jeszcze jakieś 1,5 metra kolejny nasz kabel. Czyli mamy 2 wejścia na jacka i 2 małe jacki. Przejściówka do smartfona, czyniąca nam z 2 kabli jeden. Oczywiście 4-pinowy, tak żebyśmy mogli korzystać z mikrofonu podczas na przykład rozmowy telefonicznej. I ostatnia przejściówka, jest to przejściówka samolotowa. Podpinamy mini jacka, a to możemy sobie podpiąć w samolocie. Ja niestety z tego nawet nie korzystałem. I moi drodzy, pojemnościowy mikrofon tych słuchawek. Elastyczny, jak widzicie, fajnie wyglądający. Powiem Wam, że nagrywa przyzwoicie, ale bez rewelacji. Podłączamy go dosłownie jednym ruchem i wtedy nasze słuchawki wyglądają tak. Ok, moi drodzy, żeby recenzja była kompletna, jeszcze test mikrofonu tych słuchawek. Posłuchajcie sami, jak on nagrywa. Nie jest to prawda tak dobry jak mikrofony na USB, natomiast myślę, że mimo wszystko daje radę, ponieważ jest lepszy od większości mikrofonów w takich słuchawkach. Ja sobie teraz jeszcze troszeczkę eksperymentuję, przysuwam go bliżej i dalej. Powiem Wam, że w systemie mam go na wzmocnieniu 20 dB, na 10 było słabiutko słychać, bez podbicia nie da się nagrywać niestety, natomiast na 30 są już zbyt duże zakłócenia. Dlatego możecie sobie w tej chwili porównać, jak tak normalnie ten mikrofon by nagrywał, jakby przekazywał dźwięk w grach czy w komunikacji głosowej. Ok, myślę, że wystarczy tego testu. Przechodzimy teraz do dalszej części recenzji. Moi drodzy, podsumowanie. HyperX Cloud to według mnie jedno z największych zaskoczeń ostatnich miesięcy. Słuchawki, które zrobiły na mnie wrażenie pod praktycznie każdym względem. Pod względem jakości wykonania, pod względem wygody, pod względem jakości dźwięku w muzyce, jak i w grach. Jedynie troszeczkę mikrofon mógłby być lepszy jak za taką kwotę, ale mimo wszystko słuchawki te trafiają też na przykład zestawem naprawdę świetnych akcesoriów. Mamy tutaj po prostu produkt na poziomie, wart swojej ceny. Cena co prawda jeszcze troszeczkę wysoka, ale są warte tej ceny. A jak traficie na jakąś promocję, kupicie poniżej 300 zł, to nie warto się zastanawiać i brać te słuchawki. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tej recenzji i pozdrawiam Was, cześć!